Стосунки польсько-білоруські в перспективі історичної. Вибітна постача, які мали найбільший вплив на дії Білорусі і Польщі. Співчесне видаження через призмат історії. В проєкті «От прешвощі до прешвощі» на фалях Міжнародного радіо «Білорусь». Dzień dobry, szanowni słuchacze. Miło mi powitać wszystkich w audycji radiowej od przeszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. Jak zawsze prezenterem audycji jest Radziwon Popiel. Temat naszej audycji dzisiaj w drodze do powstania nowego państwa polskiego. Polska w czasie I wojny światowej. Projekt od przeszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. Dziś, drodzy słuchacze, będziemy kontynuować rozmowę o Polsce podczas I wojny światowej. W czasie tej wojny, która kiedyś w tym czasie nazywano Wielką Wojną czy Imperialistyczna Wojna, zachodnie imperialistyczne imperia kolonialne starły się o redystrybucję stref wpływów kolonialnych na świecie, o uzyskanie kapitalistycznych korzyści z wyzysku ich własnych narodów i narodów kolonii na całym świecie. W rezultacie miliony ludzi zginęło w imię interesów imperialistów i kolonialistów, ale konsekwencje tej wojny były nieoczekiwane dla wszystkich. Upadli jednocześnie i cesarstwo niemieckie, i cesarstwo austriackie, i cesarstwo osmańskie, i oczywiście cesarstwo rosyjskie. Cztery wielkie cesarstwa zostali zniszczone przez swoje narody, które powstały przeciwko ciężkich warunków tej imperialistycznej wojny, przeciwko nieudanej polityki elit imperialistycznych i kolonialnych. Inne imperia, Wielka Brytania, Francja, USA, zdobyły jeszcze więcej kolonii. Jednak pomimo tego pierwsza wojna światowa rozpoczęła odliczanie czasu do dekolonizacji świata i niepodległości kolonii i tych imperialistycznych państw. W ogóle trzeba powiedzieć, że przedstawiciele wszystkich trzech dynastii, które znajdowali się na czele trzech imperii, niemieckiej, austriackiej i rosyjskiej, czy byli Niemcami z pochodzenia, czy mieli pochodzenie powiązane z Niemcami. Dynastia Hohenzollern w Niemczech miała pochodzenie z Brandenburgii i Prus, państw niemieckich, na południowym wschodzie przeszłego cesarstwa niemieckiego, na terenach słowiańskich, które w średniowieczu zostali skolonizowane przez Niemców. Dynastia Habsburg miała pochodzenie z Austrii średniowiecznej i była oczywiście też dynastia niemieckojęzyczna. Dynastia Romanów miała pochodzenie rosyjskie, ale od czasów cesarza Piotra III w XVIII wieku do czasów ostatniego cesarza rosyjskiego Mikołaja II w końcu XIX i początku XX wieku cesarze rosyjskie też mieli korzenie niemieckie z dynastii Holstein-Gottorp. Z tej przyczyny całkowite nazwisko cesarzów rosyjskich w tym czasie było Romanów Holstein-Gottorp czy Holstein-Gottorp-Romanów. Trzeba powiedzieć, że ostatni cesarz cesarstwa rosyjskiego Mikołaj II Holstein-Gottorp-Romanów i ostatni cesarz II Rzeszy Niemieckiej Wilhelm II Hohenzollern zostali kuzynami. W czasie pierwszej wojny światowej i Polacy, i Białorusini jeszcze nie mieli własnych państw, ale ta wielka wojna, pierwsza wojna światowa utorowała drogę do zjednoczenia ziem polskich w nowym państwie polskim, a jeszcze i do utworzenia socjalistycznego państwa białoruskiego. Porozmawiamy dzisiaj o tej nieprostej drodze narodu polskiego do powstania nowego polskiego państwa w czasie bitew pierwszej wojny światowej. Polacy walczyli na frontach tej ciężkiej pierwszej wojny światowej z różnych stron i ze strony mocarstw centralnych i ze strony ententy i walczyli w tej liczbie w niektórych przypadkach i jeden przeciw drugiego. Kiedy mówić o wydarzeniach na froncie zachodniej pierwszej wojny
Światowej, to można przypomnieć następne wielkie bitwy, w których brali udział Polacy. W 1914 roku to bitwa pod Mons, kiedy 5. Dywizja Rezerwowa Cesarstwa Niemieckiego, złożona z Polaków, tym zmobilizowanych z Wóżyc Dolnych, stawiła opór Wielkiej Brytanii. Straty niemieckie od 2 do 5 tysięcy ludzi. Zajęła ta 5. Dywizja Rezerwowa Antwerpię. W 1916 roku w bitwie pod Verdunem, w bardzo wielkiej i długiej bitwie między Niemcami a Francją, 10. Dywizja Cesarstwa Niemieckiego, złożona z Polaków, przeciwstawiła się Francji. Straty niemieckie wyniosły przybliżenie 143 tysiące zabitych, bardzo i bardzo dużo. 35. Dywizja Cesarstwa Niemieckiego wzięła udział w bitwie nad Somme przeciwko Francji i Wielkiej Brytanii, w której Polacy stanowili duży procent. Straty niemieckie wyniosły aż 122 025 zabitych i zaginionych. Trzeba powiedzieć, że w ogóle w tej bitwie pod Verdunem zginęło więcej niż milion osób i ta bitwa jest znana jeszcze jak maszyna do mielenia mięsa pod Verdunem. Projekt od przeszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. Bitwa nad Somme to też jest bardzo znana bitwa pierwszej wojny światowej między Francuzami a Niemcami. Widzimy, że Polacy też brali tam udział i ofiary tej bitwy też były bardzo i bardzo wielkie. W 1917 roku w czasie operacji Mesyńskiej 119 dywizja piechoty Cesarstwa Niemieckiego, złożona z zreformowanych jednostek polskich, stawiła opór Wielkiej Brytanii. Straty niemieckie 19 tysięcy osób oraz bitwie pod Passchendaele. Straty niemieckie, zabici ranni 3648 tysięcy 300 osób. Bardzo wielka ilość. Oraz w bitwie pod Cambrai. Straty niemieckie, w zabitych, rannych, zaginionych więcej niż 44 tysiące osób. Polacy także przeciwstawili się armiom alianckim. W 1918 roku Polacy z 5. Dywizji Rezerwowej Cesarstwa Niemieckiego wzięli udział w niemieckiej ofensywie wiosennej. Straty niemieckie więcej niż 230 tysięcy zabitych. Podczas tej ofensywy Polacy z niemieckiej 10. Dywizji brali udział w trzeciej bitwie nad Enie i bitwie nad Marno. Polacy z 119. Dywizji Piechoty Niemców brali udział w operacji Michael i bitwie z Lysu. To wszystko były bitwy pomiędzy siłami niemieckimi a alianckimi ententy podczas pierwszej wojny światowej na terenach Francji i Flandrii. Kiedy na froncie wschodnim, to w 1914 roku podczas operacji Prus Wschodnich 35. Dywizja Niemiecka, w której przeważali Polacy, stoczyła walkę z Rosją, biorąc udział w pierwszej bitwie na froncie wschodnim, bitwie pod Gumbinem. Straty niemieckie więcej niż 14 600 ludzi, front dotarł pod obecne polskie miasto Gowdab. I bitwie pod Tannenbergem straty niemieckie wyniosły 30 tysięcy zabitych, a także w bitwie o Mazury, obecnie należące do Polski. Szacunki strat niemieckich są sprzeczne i niejednoznaczne. Polacy po stronie Austro-Węgier w ramach Legionów Polskich i przeciwko Rosji brali udział także w bitwie pod Krzywo-Obwotami i pod Lowczówkiem. W 1915 roku 35. Dywizja Niemiecka i jeszcze 119. Dywizja Piechoty Niemiecka i 5. Дивизия резервового цезарства немецкого, в которой поляцы становили значный процент, взяли удел в преломе Горлицким. Ведвук неподтвержденных жердел страты немецкие вынесли 13 тысяч осу на поводнях исторических земель польских. Поляцы по стороне Австро-Венгер в рамах легионов польских и против
przeciwko Rosji brali udział w bitwie pod Jastkowem. W 1916 roku Polacy po stronie Austro-Węgier w ramach Legionów Polskich i przeciwko Rosji wzięli udział w przełomie Brusiewowa. To jest tak zwana bitwa pod Kostiukniwką, w której Polacy stracili 2000 zabitych ran. W wyniku tych działań wojennych do Rosji uciekło około 1 miliona polskich uchodźców. W 1917 roku Polacy z 5 dywizji rezerwowej niemieckiej wzięli udział w drugiej bitwie na Enie, która znana także jako bitwa pod Malmezonem. Straty niemieckie około 1063 tysiące żołnierzy. Trzeba powiedzieć, że zdobycie przez Niemców na samym początku wojny pierwotnych polskich miast Kalisza i Częstochowy, które do 1914 roku należały do Rosji, naznaczone było kłopotami dla ludności cywilnej, pogromem kaliskim, który był epizodem rozpoczynającym pierwszą wojnę światową, podczas którego armia niemiecka dokonała masakry ludności cywilnej rosyjskiego miasta Kalisz, okupowanego 2 sierpnia 1914 roku. Na początku wojny Kalisz był rosyjskim miastem granicznym na granicy niemieckiej, z tej przyczyny został szybko okupowany. Jesienią 1914 roku Niemcy rozpoczęli nieudaną operację ofensywną Warszawsko-Iwangorodzką na historycznych ziemiach polskich, wchodzących w skład Rosji. W wyniku zakrojonych na szeroką skalę walk, rzucenia niemieckich bomb na terenie mieszkalnia z Warszawy uciekło 260 tysięcy uchodźców. Po zakończeniu walk powróciło przybliżenie 2 tysiące uchodźców. Po raz pierwszy w czasie odwrotu wojsk niemieckich na tak dużą skalę 19 października 1914 roku zniszczone zostali autostrady i linie kolejowe. Zniszczenie mostów też odbyło się. Podczas gdy do armii rosyjskiej wstąpiło 4 tysiące ochotników polskich, koloniści niemieccy pomagali armii niemieckiej w rozpoznaniu sygnalizacji i organizacji agentury. Potem nastąpiła operacja Wódzka, która zakończyła się niepowodzeniem dla Niemców, w czasie czego miasto Łódź stało się polem bitwy. Projekt od przeszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. Drodzy słuchacze, w eterze Międzynarodowego Radia Białoruś, audycji od przeszłości do przyszłości, ja Radziwon Popiel. Temat naszej audycji dzisiaj: w drodze do powstania nowego państwa polskiego, Polska w czasie I wojny światowej. Pod koniec 1914 roku front z Warszawy do Łodzi, zajętych przez Rosjan, ustabilizował się. Jednocześnie Pietroków, Częstochowa i Kalisz zostali zajęte przez Niemcy. Kraków pozostał przy Austro-Węgrach. W roku wojny najbardziej ucierpiała cywilna ludność polska, która nie posiadała własnej armii narodowej. W 1915 roku po bitwach pod Gorlicami i Przemyślem, w wielkim odwrocie 1915 roku rozpoczęto stosowanie taktyki spalonej ziemi, podczas której do końca 1915 roku cały sektor rosyjski został okupowany przez Niemców, włącznie z Warszawą. До Росії наплинув огромний наплив уходців, появилося питання о евакуації підприємств, а Росія не підняла жодних практичних кроків в стороні автономії Польщі. Хочеш, як ми вілем, чесні жонт російський і обіцяв автономії для Польщі. Треба повідати, що ближе до кінця війни сам Цезар російський Миколай II теж став мовити о тим, що з'єднана Польща буде мати автономію в складі Cezarstwa rosyjskiego, ale oczywiście nie możemy wiedzieć o tym naprawdę, czy Cezarstwo rosyjskie i jego cesarz i jego żon prowadziliby te autonomię dla Polski, czy to był taki populizm polityczny. Ale kto wie, być może wszystko. W 1916 roku w celu mobilizacji zasobów ludzkich cesarze niemieccy i austriacy ogłosili w ustawie z 5 listopada utworzenie w ramach niemieckiej polityki
wielkie środkowoeuropejskie państwa polskiego, zwanego Królestwem Polskim. Ale trzeba ocenić te Królestwo Polskie, które istniało z 1916 do 1918 roku. W pierwszej kolejności jako państwo marionetkowe, które zostało całkowicie kontrolowane przez rząd cesarstwa niemieckiego. Przeciwników Rosji interesował potencjał gospodarczy terenów przemysłowych Radomia i Dąbrowa oraz zasoby mobilizacyjne. To było do 1 miliona poborowych. Rosja protestowała i 2 grudnia i 12 grudnia 1916 roku cesarz Mikołaj II wydał rozkaz numer 870 dla armii i marynarki wojennej, w którym za jeden z celów Rosji wojny uznano stworzenie wolnej Polski ze wszystkich trzech jej obecnych odrębnych regionów, która została przyjęta dopiero po lutowej rewolucji 1918 roku we wdrażaniu rosyjskiego ustawodawstwa. We wrześniu 1917 roku utworzono w Królestwie Polskim pod władzą niemieckiej Radę Regencyjną, w której skład wchodzili trzy osoby. Pierwsza to był kardynał, arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski, który zajmował stanowisko arcybiskupa warszawskiego od 7 maja 1913 do 30 grudnia 1938 roku i był kardynałem przebiterem od grudnia 1919 roku. Druga osoba w składzie Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego to był książę Zdzisław Lubomirski, prezydent Warszawy, prawnik, działacz polityczny i społeczny, który zajmował stanowisko prezydenta Warszawy od 1916 do 1917 roku. Niedługo. No i jeszcze można powiedzieć, że on został wielkim polskim panem Obszernikiem. I trzeci to był jeszcze jeden obszarnik, ziemianin Józef Ostrowski, polityk konserwatywny, był przewodniczący polskiego koła Koalicji Polskich Partii i Sił Politycznych w Dumie Państwowej, Parlamencie Cesarstwa Rosyjskiego w Petersburgu. Projekt od przeszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. Trzeba powiedzieć, że w Królestwie Polskim została wydana, emitowana waluta okupacyjna, to była marka polska, która została tak nazwana po przykładu marki niemieckiej i ona została całkowicie zależna od rządu niemieckiego. Zdaniem niemieckiego generała-gubernatora wojskowego Warszawy Hansa Hartwiga Besselera konieczne było stworzenie w Polsce tak zwanej fasady niepodległego państwa polskiego, która przyciągnęłaby sympatię Polaków na stronie Niemiec. Tylko z ochotników polskich udało się jego zdaniem utworzyć co najmniej 3 nowe dywizje. Legiony polskie weszły w skład armii niemieckiej. Jednak większość żołnierzy 1. i 3. brygady legionistów, to było 166 oficerów i około 5000 szeregowców, odmówiła złożenia przysięgi do Niemiec. Z punktu widzenia swojej pozycji polskiej. Zostali rozbrojeni przez Niemców i osadzeni w obozach. Legioniści, poddani Austriacy, około 3500 osób, zostali wcieleni do armii austriackiej, wywiezieni do Galicji i wysłani na front w Woski Południowe. Żołnierze 2. brygady, to były 60 oficerów i 1250 szeregowców pod dowództwem generała Józefa Halera, złożyli ślubowanie i trafili na front wschodni, gdzie rok później, latem 1918 roku, przeszli na stronę Ententy. I 22 lipca 1917 roku władze niemieckie aresztowały założyciele Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego i jego towarzysza broni Kazimierza Sosnkowskiego. Ale w 1917 roku Stany Zjednoczone przystąpili do I wojny światowej, stając po stronie aliantów, po stronie Ententy. W 1918 roku Rosja po
podpisaniu trudnego dla niej traktatu brzeskiego oddala swoje ziemie polskie państwom centralnym. Prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson w projekcie traktatu pokojowego, który jest znany jako 14 punktów Wilsona, jako główne zadanie ogłosił przywrócenie Polski. Stany Zjednoczone i w osobie ich rządu i prezydenta Wilsona myślili, że stworzenie nowych niepodległych państw czy odnowienie starych już nie istniałych niepodległych państw w przybliżeniu Polski czy Armenii, innych państw czy Słowacji w przybliżeniu stworzy dla Stanów Zjednoczonych nowych sojuszników w Europie i pomoże dla Stanów Zjednoczonych zmniejszyć wpływ starych cesarstw w Europie, Rosji, Niemców, Austrii, Osmańskiego Imperium i tak dalej. Jesienią 1918 roku padła austriacka monarchia Habsburgów i amal jednocześnie w listopadzie 1918 roku upadł rząd niemiecki. Cesarstwo austriackie i państwo Austro-Węgier zostali zniszczone, a cesarz Karl I von Habsburg został odsunięty od trona. I odpowiednio ostatni kaiser cesarz Niemców, Wilhelm II z dynastii Hohenzollernów też został odsunięty od trona. W październiku 1918 roku siły polskie zajęli Galicję i Śląsk Cieszyński. 11 listopada 1918 roku Józef Piłsudski objął obowiązki tymczasowego naczelnika odrodzonego państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt Od przeszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. Dziękuję za uwagę, szanowni słuchacze. Do zobaczenia ponownie w audycji Od przeszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. Стосунки польсько-білоруські в перспективі історичної. Вибітне постаття, які мали найбільший вплив на дії Білорусі і Польщі. Współczesne wydarzenia przez pryzmat historii. W projekcie Od przeszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś.